Siemanko, witam was wszystkich bardzo serdecznie i dzisiaj rozpoczniemy sobie karierę zapowiadaną w pierwszym odcinku. Dosłownie przed sekundą, oczywiście kariera menedżera, przed sekundą jeszcze sprawdziłem tam wasze głosy, jaka drużyna najbardziej wam by się podobała w tej karierze i ogólnie mogę stwierdzić, że głosowaliście za Anglią, żeby to w Anglii właśnie się działo i Manchester United. No ale drodzy panowie, czy ja kiedykolwiek sobie ułatwiałem życie i zaczynałem taką drużyną? No właśnie, i bardzo mi się podobał, bo nie myślałem w ogóle, żeby zaczynać AFC Wimbledon. Ale, kurde, straciliśmy połączenie, ale nieważne. AFC Wimbledon, zobaczmy tutaj składzik. Mitson, Moore, Long, Harris, Moore, Kiernan, proszę bardzo, Cummings, Balkenstein, Mitchell, King, właśnie Mitchell, King. Czy naprawdę tak dobrze się spisuje? No i co, to zaczniemy sobie AFC Wimbledon i zrobimy z niej lepszy klub niż Manchester United w kilka lat. Spróbujemy przynajmniej. Dobra, to zaczynamy. Oczywiście klasa światowa, 6 minut. Umiarkowaną sobie damy. Oczywiście funt, stadion. No dobra, niech będzie na razie taki. Może jakiś lepszy? O, taki sobie zrobimy. 70 tysięcy. Dobra, bierzemy ten. Używane składy, no to pobieramy najnowsze. Rozgrywki to nas nie interesuje. Dobra, jedziemy dalej. Pobierzemy składy. Aktualizacje. Ale Minet dzisiaj muli, masakra. Ale na szczęście do kariery Neta nie potrzeba, więc tylko to pobierzmy i nie musimy się łączyć. Widziałem, tam mieliśmy 250 tysięcy funtów, tak, na transfery. Coś z tym, ktoś z wolnego pewnie przyjdzie. Dobra, imię. No i co, jakby było inaczej? Tak jest. Tony Montana. Dobra, niech będzie Anglik, koszula i krawat, granatowy, szary. Dobra, gotowe. I Montana poprowadzi klub AFC Wimbledon. Tak jest. Zapisujemy. AFC Wimbledon. No i okej, wita nas główne tutaj okno kariery właśnie, ale to już nie ma co przedstawiać, to z 14 spróbujemy to zrobić. Dobra, to od razu zobaczmy zarządzanie drużyną i zobaczmy, kogo tutaj mamy. James Ruiz, a widać, że są uaktualnione składy. Darko jakiś. Johnson, kto ma tutaj buźkę? Nikt. O, jest. Merrifield. Sprzedany został, ale Mitson. 191 cm wzrostu. Zajebiście. Dalej Alexander. To nowy zawodnik, nie znam go. Sweeney. Bell, też nowy, 20-latek, 192 cm. 57. Sammy Moore. Trochę inaczej wyglądał w FM-ie, ale dobra. Luke Moore, to bracia. Możliwe. Cummings, Antwi, Fenlon. Dobra, a gdzie są? O kurwa, nie ma Matt Mitchella Kinga. Gdzie on jest? Może na wypożyczeniu, zobaczmy. Nie, pozbyli się ich. Ale lipa. Myślałem, że będą. No nic, ale jest James Fenlon. Małolacik, może się rozwinie tu w FIFA. Dobra, to co najpierw zrobimy, to zobaczymy, kogo wystawimy na listę transferową i do wypożyczenia. Po wieku ich posortujmy i tak, Beer,
17 lat, ale bardzo słaby poziom. To dobra, niech idzie na wypożyczenie. Dalej, Merrifield 54. 18 lat, dobra, na razie zostawimy go. Albo dobra, po pozycjach najpierw. Tak jest. Bramkarzy mamy dwóch. 22-latek i 27-latek. Dobra, zostawimy ich na razie. Zobaczymy, jak się będą spisywać w meczach towarzyskich. Lewy obrońca tylko jeden, ale Fenlon może grać. Aha, dobra. To mamy Lipę z prawą i lewą obroną. To będzie mój pierwszy zakup. To od razu zobaczmy. Czy tutaj będzie z wolnego transferu na przykład. Wolni zawodnicy. I obrona. Kurde, starzy. Berra. Ale to środkowy, to nie potrzebuje. Tutaj 34 lata, nie za dużo. Vargas. 3000 by chciał, my mamy tylko 2. Dobra, zobaczmy kogoś do wypożyczenia. Montoya. 15 tysięcy, nie? To tyle nie mamy. Szesnastolatkowie. Proszę bardzo. Ale to oni chcą 2000. Dobra, dobra, na razie to zostawię. Czyż to nie muszę wszystkiego w pierwszy dzień zrobić? Dobra, jedziemy dalej. Cel w lidze, właśnie. Zakończę sezon w środku tabeli. Nie ma problemu. W pucharze 1-16, okej. To myślę, że to jest spokojnie do osiągnięcia. Inter chce lewego kupić. Oferta dla Tombir. A, wypożyczenia, okej. Super. To resztę tam musimy, dobra, wypożyczony. To resztę musimy wystawić. Dalej. Prawy, lewy obrońca to dokupimy. Tutaj środkowi. Ten Sweeney. 18-letni. 47, no chujowy jest. Jego też musimy wypożyczyć. Bo no, on jest nowym zawodnikiem, to nie możemy sprzedać. Dobra, Antwi Bennett muszą zostać. Saint Louis, prawy pomocnik. O kurde, szybki, 19-latek. Dobra, zostawimy sobie go, zobaczymy jak będzie latał. Merrifield, no to już mówiłem. Zobaczmy ogólnie środkową pomoc. Johnson, Hu Johnson, aha. No zobaczymy. Moore też zostaje. Pell, 20 lat, 57. Wysoki, dobra, też zostanie. No to w sumie Merrifield chyba na wypożyczenie pójdzie. Dobra, wystawimy go. I napastników mamy naprawdę sporo. Dobra, najpierw ten Luke Moore. No nie wiem, ale oczywiście Mitson będzie numerem 1. Bier już wypożyczony, to dobrze. Struten. Jego w sumie mogę sprzedać. A on nowym jest. Kurwa. Dobra, to na wypożyczenie niech idzie. Mitson zostaje, Aleksander zostaje. No to tego Mura sprzedamy. Dobra. 140 tysięcy wart, ok. No a Darko zostanie 19-latek. Zobaczymy, jak się rozwinie. Dobra, to by było na tyle. Teraz trzeba dostać hajs, znaczy dostać. Musimy wypożyczyć kilku zawodników. Prowadzenie kadry, ok, wiem, że jest taka możliwość. Chelsea chce Benzemę. Ok, dla Merrifielda jest oferta z Shamrock Rovers, proszę bardzo. Okej, 3700 już będzie na płacę, no to dobrze, jeszcze trochę i będzie można kogoś ściągnąć z wolnego. Obrońcę środkowego.
To na bank. Przewidywania 16 miejsce. A jak tutaj jest? A no tak, 24 mecze i mamy 46. No to 16. Postaramy się tutaj gdzieś 10 miejsce. Spokojnie. Dobra i... O, już pierwszy mecz będzie. Okej. To teraz jeszcze zobaczmy, kogo możemy na chwilę obecną. Wolne. Wolni zawodnicy. Albo do wypożyczenia w sumie. Wypożyczymy jakiegoś zdolnego małolata. 17-latek, kto tu będzie najlepszy? 4000, kurde, prawie. Ale... Gaja? Ale niziutki jest, kurde, szkoda. Salva Ruiz to już za słaby. Ci chcą 3000, ten chce 3000. O proszę. Może grać wszędzie w obronie, to dobra. Złożymy ofertę za Ibrahima Mbaye. Wypożyczenie. Premia za czyste konto. No zero. Cały sezon. Jak to nas nie stać? Stać nas normalnie. Wypożyczenie. 3000, spokojnie. 17-latek, 66, to chyba będzie najlepszym zawodnikiem w klubie. Dobra, to na razie tyle. Jedziemy dalej. A, no i będzie pierwszy mecz. Towarzyski. Dobra, no to zaczynamy ten mecz w takim razie. Jest Football Manager na koszulkach. O to chodzi. Dobra, to zagramy w swoich domowych, oni w swoich. Dobra, żeby się tam nie popieprzyło. Dobra, ustalmy skład na ten mecz. Seb Brown, on tam grał, pamiętam, 22 lata. Dobra, najpierw go sprawdzimy, bo w sumie lepszy jest. Fenlon, Bennett, Amphy, Cummings to najlepsza nasza obrona. Mur na lewej stronie, na prawej. Sweeney na lewej. Tutaj też tutaj skrzydłowych potrzebujemy, widzę. To jest ten napastnik, którego chcemy sprzedać. Dobra, niech się pokaże w tym meczu. Mitchell, Alexander. Dobra, lecimy takim składem. Dobra, no to ja zaczynam mecz i widzimy się po skrócie. Pole karne. Obrońca przejmuje dośrodkowanie. Uderza. Nieudane uderzenie. Blisko pole karne. Ładne podanie. Zdecydował się na strzał. Nieudany strzał za podanie. Gonzales. Podał do partnera. Strzela! Nie, nie! No, potężna bomba z boleja. Ma wsparcie od kolegów z zespołu. To musi być gol! Prawidłowa reakcja sędziego, zawodnik był faulowany. Szkoda, bo atak zapowiadał się naprawdę interesująco. Bez dwóch zdań, to kwalifikowało się na żółtą kartkę. Po pierwszej części remis bezbramkowy. Pierwsza połowa bardzo wyrównana, chociaż drudzy to ćwiczyli, ale tym razem się nie udało. Kapitalnie przyjął, mimo że cały czas go atakują. Będzie strzał! Strzał był niecelny. Gramy, gramy, taka jest decyzja arbitra. Ładne podanie. Szansa! Piękny gol! No nic nie wskazywało, że wreszcie go pokonają. Tak, myślałem, że zachowa dziś czyste konto.
Castillo. Borja. Arbiter pozwala grać dalej. Bardzo dobra decyzja zgodna z duchem gry. 100% oka. Castillo. Ale pięknie. Mamy powtórkę. Kto jak kto naprawdę potrafi fenomenalnie głuftować. To prawda i pokazuje to zresztą nie po raz pierwszy. Znakomicie wyskoczył do tego podania i nie dał najmniejszych szans bramkarzowi. Na boisku dwóch nowych graczy. Dobra okazja. Nerwy nie są najlepszym doradcą. Ryzykowna, ale udana interwencja. Szansa na kontratak. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Strzela! Obroniła! Zdobywają bramkę! Wspaniała bramka, nie pierwsza i nie ostatnia w jego wykonaniu. To jest gwiazda. Tę piłkę głową na aut. No, trzeba pochwalić go za to. Ma trochę wolnego miejsca do oddania strzału. Nie zobaczymy już więcej bramek w tym meczu. Sędzia zakończył to spotkanie. No siemano, no jak widzicie, dostaliśmy gruby wpierdol po prostu, 3-0. I o dziwo najlepszym zawodnikiem okazał się Seb Brown, czyli bramkarz. I ogólnie nasz przeciwnik obnażył całą drużynę. Naprawdę nie mogę powiedzieć chyba nic dobrego o żadnym z zawodników. Może tu Antwi tylko, 6,70 cena, Midson. No jak widzieliście, było sporo strzałów, ale wiele z nich było niecelnych. Zdarzały się i celne, ale nie mogły zagrozić bramce niestety. Może wprowadzę pewną zmianę w formacji, może zagramy tak jak graliśmy w menedżerze. Propozycja wypożyczenia Zambaje. Okej. Akceptujemy i witamy go w naszym klubie. Tak więc w następnym meczu już obrona będzie dużo silniejsza. I za Strutona też, dobra. I 1650 na razie, dobra, jeszcze w tym meczu zobaczyłem Kilen, właśnie 30-letni napastnik. I go sprzedamy. Kilen, a co to, nowy junior? Jaki junior? 30 lat? Nie możemy go sprzedać. Niestety. Więc w takim razie chyba Aleksander pójdzie, bo mamy za dużo napastników. I chyba trzeba będzie kupić nowego, tak mi się wydaje. To jeszcze się wstrzymam na razie z tym Aleksandrem. Dobra, niech oni jeszcze pójdą. Ale tutaj mamy kolejny mecz przed nami. Oferta transferowa za Swineya. Okej, 2600 jest. To jeszcze bym jedno wypożyczenie mogło pójść i wtedy możemy się rozejrzeć jeszcze za kimś, ale mamy mecz. Dobra, no to ja będę się żegnał w tym odcinku. To by było na tyle. Tak więc jeden mecz towarzyski niestety przegrany. I w następnym rozegramy, myślę, towarzyskie do końca i tutaj dojedziemy sobie do 4 sierpnia. Dobra, no to dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem. Siemano!